sali. To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Przepraszam. Skizoma, jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Zdecydowanie nie. Coś nie denerwują, targują się? Ale się tu ludzi nie wybrało. Sorry, bro. Chodź, tutaj, Nate. Co ja mam za broń? A kiedy mam takie dziadostwo? Taką fajną broń miałam przy sobie. Pięknie headshot wszedł. Dwa headshoty. A, ty dałeś radę z tamtym, super. Dzięki, Sally. Czy inną broń? Dzięki. Ło! Trzymają wieżyczkę. A jakby rzucić do nich... Da to coś? No, wygląda na opancerzony. Oj. Nie mogę wycelować stąd, co jestem. Przeszkadza mi ta ściana. Okej. No, uciekł. Przed granatem. Łatwo powiedzieć. Ojej. No, rzeczywiście. Paniak. Czy tam ci dostali tym granatem? Bo spodziewałam się, że przejadą. My się musimy dostać tam na górę. No nie, musimy przejść tam, do budynku. Muszę szybko zginąć. Ło! No wiem. To rykoszet był, czy ktoś jeszcze do nas strzela? Skończyły mi się już te. No nie najgorsze. Schodami. Ła! Jak tam? Dobrze się bawisz? Wystrzałowo. Kurczę, no skończyły mi się granaty, trochę szkoda. Sorry, myślałam, że do mnie strzelasz. Dobra, z dołu do mnie strzela. Działko dalej, dobrze. Jak oni tu wyjechali? Wow! Utknęli chyba trochę. Elegancko. Wow! Jak się dostaniemy do sama? Jedź cały czas w dół. Genialny pomysł. Hej, są kolejni. Utknęłam. Myślałam, że ich rozjadę i będzie z głowy, ale... Chryste, panie. To powiedział, że trzeba jechać po drodze. Uważaj na ludzi!
Czekaj! A! No, staram się. Staram się przeżyć tak samo. No, o tych ludzi tu właśnie chodzi. Ła! O! Musimy ją zgubić! Pracuję nad tym! Wybiorą jeszcze raz! Wybiorą jeszcze raz! O nie, utkana czymś. Wieża sama jest u podnóża. Musimy dostać się na dół. Wiem, ale próbuję zgubić ciężarówkę. Jest przed nami. Sam zginie, jeśli nie dostaniemy się na dół. A my też za chwilę, jak tak dalej pójdzie. Ło, ludzie. Trzymaj się! Gdzie ty długiego jedziesz? Dokazałeś mi jechać w dół! Uwaga, jedzie się! Tej, to był naprawdę świetny. Chcesz prowadzić? Nie, nie, dobrze ci. I za nami są? O nie. Okej, może ten. Hamuj! Jo! Ale skrzydła się zacina. Dawaj, poradzę z tą. Okej. Kurendy. To może... przytnę skrótem. Co ja mam teraz zrobić? Hej, kręć na zgody. Rave chyba naprawdę chce nas sprzątać. Gołębie! Tak myślisz? Chyba i zgubiliśmy. Nie sądzę. Hej, Rave! Co? Jesteśmy spaleni w tym mieście. Dopisz się do listy. Aha. Uważaj! Serio? Terenówka jest naokoło. Trzymaj się! Wybaczcie, panowie, początkujący kierowcy. Sterowanie tym autem jest troszkę inne niż na żywo. Dobra! Przez taką przeszkodę nie przejadą! No bez jaj! Dawaj w prawo, w prawo! Czekaj! Spokojnie ogarniam! Radę dam radę! Nie dam rady! No. A! O nie, mam nadzieję, że żyje. Chryste. Żyje, schował się. Dobra. Dojrzamy! Rozglądaj się za samym! Hej! To chyba on! O tam! Trzymaj się! A co ja cały czas robię? O ja! Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia! Po prostu jedź za konwoje. Ludzie, ilu chłopa oni rzucili pościg za nami? No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy. W sumie. Wszędzie mostki, żeby nimi pojechać, co? Ej, musimy się pośpieszyć. Dalej, no dalej! Hanson! Masz pomysł, jak się dostać do sama? Jeszcze nie, ale kończy nam się droga, młody. Widzę, widzę! Andrzej! Hej! Masz, kieruj! Co? To resztę ci odbiło? Chyba tak! Do góry! Nogi do góry! Ach! Po błocie! Ja się cały czas wspinam, jakby nie było. A celować jeszcze, tak? Wow. Ładuj go! Uh.
Okej. Kto mnie strzela? A tam. Weź jeszcze w gościa trap. No czemu? Wow, zepsuli mi. Tu jest, giniemy. No, muszę poczekać, żeby mi się kolory wróciły są. Jestem za autem, gra zglitchowało się. Kto mi tu wpadł jeszcze? On tam dalej jedzie, tak? Ojej! Dawaj go! Czy ja mogę dalej stąd strzelać? Już chyba nie. Ale mogę ich rozjechać. Oj, ale tylko nie samochody. Jecha! Oooo, ciężarówka. Zginę. Chyba mnie rozstrzelali. Chyba za wcześnie wyskoczyłam. No trudno, zdarza się. A tam. Jeden. Drugi. Czym ty tam do mnie? Aha, przeładuj. Ewakuacja. Wybuchnie mi samochód za chwilkę. Jak tak dalej pójdzie. O, jest. Oj, Nate. No. Okej. Tam jesteśmy blisko. Wow! Gość mi tu siedzi! Dobra. Dom! Doskoczy stamtąd? No, skubany. Sama nie rozjedź! Hej, bracie! Podjedź bliżej! Staram się! Dobra, dobra! Skakuj! Dawaj, dawaj, wsiadaj do samochodu! Jadę szybciej, nie kłóć się ze mną! Uważaj! Muszę się wydostać! No dobra. Nie ma opcji, żeby to przeżył. Upewnijmy się. Cholera, niedobrze. Wsia krew, on żyje! No cholera. O już.
trzymaj! Tak, nasz cel to głównie strzelać sobie do niego. Jak tam, bracisku? Niedobrze! Bardzo niedobrze! Ładuj do nich! A co robię? Fajnie, że przeładowuję. To jakieś żarty! Trzymaj się na tak! Przez kontener! Rozjedzie! Szybciej nie pojedziemy! Będzie na styk! Ja pierniczę! No! Żyjesz? Tak. Spadajmy! Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... To jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu, ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty... W ogóle, byłeś w tej Malezji? Ja... Aha. Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate.
Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie. Tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przestań. To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób, co chcesz, Nate. Hej! Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem... Ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakoś ci pomóc? Ogarniam. Pakuj walizki.